No i co, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, musimy zakończyć sobie zadanko, które mamy tutaj. W związku z tym szybka podróż i lecimy od razu do naszej urzędniczki ulubionej, która nam zleciła pomoc czterem osobom. Udało nam się w fajny sposób pomóc znakomitej większości z nich. Ale niestety, no nie wszystko poszło perfekcyjnie i zgodnie z planem. Także słuchajcie, teraz plan jest następujący, żeby w końcu ruszyć wątek główny i udać się do kolejnej prowincji, tak, żeby już tam móc zapewnić w Elis bodajże zwycięstwo, wsparcie na olimpiadzie. Tylko że może póki co lepiej wypłyńmy. Bo w inny sposób będzie trochę ciężko to wszystko załatwić. Ja też szukam tego ostatnika, słuchajcie. Ale chyba przez to, że nie kliknąłem sobie mapki, tak jest. To sobie mogłem szukać. Dobra, to jest za naszymi plecami niemalże, więc przejdziemy tędy. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie mieć kolejnej walki tutaj z kolejnym najemnikiem. Jeżeli już, że to będzie albo egzekia, albo ktoś jeszcze z drugiej rangi i tyle. Tak więc słuchajcie, zostajmy raport i mam nadzieję, że jednak nasze strony będą odpowiednio docenione. Ponieważ mimo wszystko cztery osoby, cztery różne podejścia, spojrzenia, tak. Tyle różne opinie, więc może być z tym stosunkowo mało ciekawie. Tu jeszcze mamy najemnika, słuchajcie, ja chcę sobie go w tym układzie pokonać. A więc zobaczmy. Oho, tu jesteś. Świetnie. Ach, szaleniec. Filoxenos. Fantastycznie. Czyli szaleniec spotyka Alexiosa. To może być śmieszne. Zwłaszcza, że widzę, że nasz przeciwnik jest stosunkowo lekko uposażony. Ma tylko sztylety. W związku z tym, jako lekki przeciwnik obrywa stosunkowo fajne obrażenia, tak? A sam też, wiadomo, szybki, zwinny. I może potrafić po prostu uderzyć, tak? Dobra, tutaj seria poleciała. Piękny spam. Ale my też nie jesteśmy, słuchajcie, aż tak bezwzględnie, jak on by sobie tego życzył. Także ja mu niczego nie zamierzam ułatwiać. Też przeciwnie, zamierzam stawić mu należyty opór i zakończyć się go życie już teraz. Tak więc dobrze, idziemy do urzędniczki może. Mieć komi wojażera. Dobra, to będzie za chwilkę robione w tym układzie. Chcecie, no tala konia, tak, no nie chce mnie puścić ewidentnie. Thank you for aiding all of us in Pitana. Stories of you will live amongst us for many years. I help where I can, but thank you. A reward for all your help. Dobra, tu się obawiam, że będzie być może, wiecie, jakieś podsumowanie. Ale tego na szczęście nie było. Tutaj było zadanie jeszcze śmierć komi wojażera. Spróbujmy je odszukać może. Nawet wszystkie tutaj nic takiego nie ma. Tutaj mit. Świat. Pomów z kupcem, ale to jest, ale nie wiecie co, czasowe. W związku z tym to odpuścimy. I teraz tak, musimy cofnąć się tutaj. Tworząc mistrz, honorowy najemnik. O, Tisifona, przejrzysta. Słuchajcie, no ja wiem, że tak trochę, no... nie do końca równy poziom, tak, że trochę mi jeszcze brakuje. Ale jest poziom 36 wbity. Więc spróbujmy sobie tutaj z nią w jakiś jednak sposób
mniej lub bardziej wesoły poradzić. Też zmieńmy sobie wyposażenie na lepsze. Tylko czy mamy na co? Tutaj rzekomo sztylety. O! Mamy nasz kostot w końcu. Już go możemy użyć. Łuk. Dobra, łuk z CDP weźmiemy. A to jest gorsze, więc wracamy. Lepsze tutaj. Szkoda, że niczego lepszego nie mamy. Naprawdę mocno szkoda. Na pierśnik i butki jeszcze. Niby tylko 7, ale jednak. Dobra, idziemy. Zobaczcie, są trzy poziomy. Tylko i aż, więc teraz się dowiemy, jak bardzo tutaj wiecie, Alexios ma szansę. I ile tak właściwie jest chłop wart. Chcę nam spierdziela, ale słuchajcie, jest znacznik. A nie, dopiero do nas idzie. A tutaj coś matwa, wiesz o tym? A przynajmniej kto chce wierzyć, tak? Dobra, atakujemy ją od razu. Nie ma opcji, że da jej wypocząć, tak? Wybornie. Bardzo to jest powolne. Szkoda. Ale oczywiście, no jest to buława, więc się rzeczy to nie może być lekkie. I to nie może być nie wiadomo jak szybkie. Tylko nadzieję, że pokonamy ją w stosunkowo drobnej walce. I że jednak nie będzie kolejnej konfrontacji. Dobra, unik, spoko Alexios. To najwyraźniej musi być hit and run, tak? Wątpię, żeby inaczej mi coś dało. O, obrywaj koleżanko. Wybornie. Tak, na pewno. Nie potrzebujesz. Kogo oczekujesz, że ci przyjdzie pomóc Ezekia? Czy może Piatek od biedy? Bo osobiście bym nie liczył, nie? No to już właśnie to się zaciekawił nią strażnik miejski. No to jest śmiesznie. Szwódka. Słuchajcie, no taka twarda, jak myślałem, że ma potencjał być. Jednak nie jest. Taka rozczarowanie. Ma też trochę jednak ulga. Dobra, potwierdźmy sobie Praga. Ej! Chwila, gościu. Kim to diabła myślisz, że jesteś? Alek, wyjaśni, Prajeda. Otóż to. O i zobaczcie, no podobiona, tak? Dobra, diadem, pieniążki, klejnoty i chyba jeszcze kamienie, nie zauważyłem. Tak czy tak? No nie powiem, to jest już znaczący progres. I jesteśmy tylko i wyłącznie sklasyfikowani poniżej Ezeki. W związku z tym możemy z nim niebawem zawalczyć. Też oczywiście ruszajmy, jak już mówiłem, to zadanie. I lecimy tutaj na Elis. Przy okazji jeszcze słyszę kolejnego pierda. Jezu, komet zwany chłopą łajna, no nie. Ja nawet trzeba, że raczej mało kto go tam lubi w tym wesołym zgromadzeniu. Chociaż jednym konglomeracie najemniku, skoro ma taki wesoły przydomek. O tu nie powiem, no Homer przegrał życie ten. Homer od Iliady i Odysei. Naprawdę nie jest zachwycony. Wiedząc, że ktoś, kto dzieli z nim imię, a taką niską reputację, tak?
Gdzie się kuźwa healujesz? Ach. Znaczy, coś mi się wydaje, że jesteśmy gotowi na egzekię. Mam jeszcze jeden, dwa poziomy może. Ale z doskoszą tym typem zawalczył. A na co ci woda, skoro teraz umierasz? Weźmy to wyjaśni, przyjacielu, proszę. Bo obawiam się, że nie rozumiem. To go wykończy? Nie będzie, że tak. Ale tu patrzcie, chcę to za nie pójść, słuchajcie, i szansy ku temu... Za bardzo nie mam. No. Dobra, wziął i padł, tak? Zrobił każdemu przysługę. A my gdzie mamy ten znacznik tak w ogóle? Szadłoczna. Czyli co, bo tam do niej jest sądząc, szykuje się raczej kolejna koleżanka, która używa wielkogabarytowych broni. Czasem w końcu, słuchajcie, możemy się zająć naszymi sprawami. Zwróćcie uwagę, ile czasu minęło od Beocji. Tak, tutaj mimo wszystko mieliśmy jeszcze do zrobienia parę rzeczy, ale nie sądziłem, że to aż tak się rozciągnie. Rozciągnęło się głównie dlatego, że te zadania dla tej urzędniczki jednak oczywiście trochę trwały. Może teraz już możemy w końcu zająć się tym, co naprawdę istotne. Dobra, zabierz sobie znacznik. Tutaj, świetnie. A witam. You're new. If it's training you want, we don't just take anyone. Do I look like I need training? I was sent by King Pausanias to collect the Pancration champion. My apologies. I didn't realize you were here for testicles. Don't worry about it. I don't exactly look the part. If I may offer some advice before you get him. Testicles can be difficult. A gift of oil is known to put a person on his good side. Oil? A muscle rub. He believes it imbues him with the power of Heracles. Look in the village of Githion. His favorite merchant is there. A i co jeszcze będzie gościu chcieć, kuźwa? Nie wiem, kilogram koziego sera i 10 kilo oliwek. Winning the wreath is important for Sparta. You think he can do it? The other day he knocked out 6 men and a bull. And he only went to the market to buy fruit. That's why I had to send him to the island. Where can I find your champion? I sent Testicles to train on a small island in the Bay of Hades. It's good for him there, isolated, away from people. Look for the shipwreck of Nestor on the southern shore. Can you tell me anything about Pancration? It's a mix of boxing and wrestling, a fearsome test of skill. Champions come from the farthest corners of the world to compete in Olympia, but not all walk away. I can't wait to see it. I need to get this champion of yours to Elise. I hope he lives up to your promise. Oh, he will. Look for his camp on the southernmost island in Messenia. Good luck. Jeszcze mi dorzucają, słuchajcie, Messenię w tym układzie? Naprawdę? No dobra, no słuchajcie, nie ma wyjścia, my to zrobimy i co? I że tutaj jest? Aż kolega czy tutaj? No, przekonamy się. Ale powiem tak, no miałem nadzieję, że to będzie tak troszkę mniej bieganie. A tymczasem, słuchajcie, bo tam lasem wychodzi na to, że nie mamy zbyt dużego wyjścia i musimy jednak przejść się jeszcze tutaj ekstra po olejek, chociaż żebym sobie się ten temat olał. I bym ruszył z miejsca tak na Messenię, ale to nam przy okazji już nakreśla kolejne odcinki, a mianowicie Elise i Messenia. Jako oczywiście ekspert. Ale tak podobno, czy przypadkiem, słuchajcie, nie ma w Messenii kultysty? Nie ma czciciela?
Tak coś mi się kojarzy, że było tutaj wspominane, ale dobra. To już o to mniejsza. Dobra, gdzie jest ten dostawca oleju? Olejku. Mniejsza. Semantyka to jest jedno i to samo, każdy wie o co chodzi. Mam tylko nadzieję, że nikt zapasu oliwy w tym olejku mniejsza o to nie uszczuplił znacząco. Jest jeszcze w ogóle pałęta przy nas. Odpalmy sobie mapkę, co to za najemnik? Niezidentyfikowany. Niepozorny, niech będzie. Daj oliwkę. Sorry, closed. I need oil, then I'll be on my way. There's a special one that Testicles uses. Ah, for Pankration fighters. That one has to be made fresh by the master, and he's gone. I'm not leaving without it. You don't understand. I'm nearly free. You're a slave? Yes, and in a good position. Doing this would be stealing from him. I know I'm asking for a lot, but I need this oil now. I could come back and talk to your master. Maybe explain the situation? What choice do I have? It's not bad, this life, if I have to stay. I'll give you the recipe, but that's as far as I go. You make it yourself. I can do that. Light a fire and gently heat oil of Athena. This will aid the infusion. Once the oil is warm, add myrrh. Thank you. I hope it's worth my freedom. O dobra, słuchajcie, to raczej nic nie wiadomo jak trudne. Let's see if I can get this right. Powinniśmy dać sobie radę. Najpierw do spalmogi oczywiście, żeby to w ogóle móc podgrzać. It had to be heated. Tak jest, i później dopiero ten olejek, słuchajcie, będzie now, można... What oil did I need? ...zdobnie ukazać, jest olej Ateny. This one. The oil of Athena. I'll take some of this. Almost done. Now to add... Mirda. Just a bit of myrrh. Testicles is going to smell great. No tak, to zabrzmiało, nie powiem, Aleksio, co romantycznie. It smells so good. I almost want to keep it for myself. No dobra, oliwa do ciała załatwiona. I w tym układzie będziemy stąd się ewakuować. A, czyli to będzie gościem, dobra. I całe szczęście, że mamy ten punkt synchronizacyjny zadobiony. W związku z tym, na początek... I szybka podróż. Słuchajcie, to jest ten powód, dla którego ja nie chcę dobyć eksperu choćby na Lokrydę, tak? I tą inną część Fokidy zbyt szybko, ponieważ tam też być może pociągnie mnie wątek fabularny. Wiemy, że jest na górze Macedonia, ale... A ten skrawek, co tam jest, to też no, nie chcę po prostu udać się przedwcześnie. Ponieważ to jednak takie było, no wiecie, niby spoko, niby zrobimy ekspert, ale później już... Chyba nie będzie to samo, tak jakbyście wiecie. Byli youtuberem, byli streamerem. Zagralibyście prywatnie, załóżmy, God of War, tak? I potem byście robili... Niego serię na Twitchu i chwilę potem na YouTubie. Na razie, że sobie ma jako taki sens, po prostu nie chciałbym już tam biec na poszczególne regiony, wiedząc co gdzie mnie czeka i domyślając się gdzie kto to może być pod kątem fabuły i tak dalej, gdzie co może leżeć, gdzie ktoś może być uwięziony, tam już mniejsza, że my się o tym później dowiadujemy, ale po prostu nie chciałbym, wiecie, przedwcześnie gdzieś pobiec. Dobra, jest i Messenia, fabryka wojny. Czyli swój cel mam nadzieję, że spełnia prawidłowo. Oraz skutecznie.
Umówmy się też, ja skończę sobie robić mesenie po tym, gdy już ogarniemy tutaj fabułę. W związku z tym cała wesoła eksploracja będzie przeze mnie robiona już po fakcie, tak? Kiedy to będzie dokładnie? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to jednak będzie stosunkowo fajnie. Słuchajcie, wezmiemy sobie Fobosa. Przejedziemy się na nim, bo też no, 2 km ponad. Cieszmy się może widokami i też jest to jakiś pomysł. W sensie też nie powiem, ale raczej te warunki, które widzimy, są stosunkowo cudowe. Niemniej jednak, słuchajcie, to ja tak jakiś czas będę znowu rzucać, a póki co znowu się wyciszam. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że mimo tego, że jest ten nowy region, gdzie nie ma na nas jeszcze grzywny, to jest wyznaczona nagroda za naszą głowę. Jeszcze tutaj ciekawe. Nie powiem, no jest parę tytułów, gdzie jest ta mechanika również nagrody, choćby Skyrim, ale tam umówmy się, jest osobna pula na każdy region. Znaczy to też, słuchajcie, można by było zrobić tutaj na kilka sposobów. Ale sądziłem, że kiedy przykładowo przekroczymy sekrety na Lesbos albo do Kefalonii z powrotem, no to że na Kefalonii nikt nas nie będzie ścigać, bym się nastawiał, tak? Tymczasem słuchajcie, jest jeszcze kolejny punkt synchronizacyjny. Pobliżu, w związku z tym zabijmy go sobie. Zwróćcie uwagę, jak to wszystko wygląda. Kurczę, bardzo brudny klimat, o którym jakiś czas temu mówiłem właśnie. No tutaj widać, że się nie przelewa. To jest takie po prostu przetrwanie najsilniejszego. Ale no też, nie powiem, jest to bardzo przerąbane miejsce do życia z tego, co widzę. Let's not try to start a revolt while we're here. Hey, Koros. Otóż to dobra. Słuchajcie, synchronizacja. Tama się nie zrobi, w związku z tym góra. No, Alexios, naprawdę? Miałeś tylko wejść tutaj na ten tyndzel być wysunięty. O, tu. No, lecimy. Moi drodzy, słuchajcie, myślę, że ciąg dalszy tego zadania będzie już w odcinku kolejnym. W tym momencie dziękuję bardzo za uwagę dla Was i zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do opisu odcinka, gdzie macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa, pa.